Witaj. Jak pamiętasz z prezentacji multimedialnej, współczesne elektryczne źródła światła można podzielić na lampy żarowe oraz lampy wyładowcze. Dziś przyjrzymy się lampom wyładowczym. Czym są lampy wyładowcze? To lampy, które świecą poprzez wyładowania elektryczne w oparach metali lub gazów. Do lamp wyładowczych należą świetlówki, lampy rtęciowe, lampy sodowe, lampy metalohalogenkowe, lampy ksenonowe oraz oświetlenie LED. Na początek przyjrzymy się świetlówkom. Możemy je podzielić na liniowe i kompaktowe. Produkowane są w układach niezintegrowanych, czyli do montażu w specjalnie do tego celu skonstruowanych oprawach i w układach zintegrowanych, czyli z wbudowanym układem stabilizacyjno-zapłonowym. Ze względu na barwę światła wyróżnia się świetlówki o barwie ciepłej i zimnej. Świetlówki kompaktowe są produkowane w różnych kształtach. Standardowe składają się z cienkich rurek wygiętych w kształt litery U, a dekoracyjne mogą na przykład przyjąć kształt bańki. Świetlówki znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest światło zbliżone do naturalnego, jako oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków handlowych, przemysłowych, a także w solariach. Zastanówmy się jeszcze nad zaletami i wadami świetlówek. Do zalet świetlówek można zaliczyć dobrą jakość oddawania barw, barwę światła zbliżoną do naturalnego, dużą skuteczność świetlną, niskie koszty eksploatacji, a także trwałość i niezawodność. Do wad z pewnością należałoby zaliczyć pulsowanie światła wywołujące zjawisko stroboskopowe. Lampy rtęciowe wypełnione są oparami rtęci. W zależności od ciśnienia cząstkowego tych par, podczas pracy dzieli się je na niskoprężne i wysokoprężne. Do lamp niskoprężnych zaliczyć można omawiane wcześniej świetlówki. Lampy rtęciowe wysokoprężne w swoim widmie barwnym nie mają barwy czerwonej, dlatego ich światło pozbawione jest charakterystycznego dla żarówek ciepłego odcienia. Ta wada została wyeliminowana w lampach żarowo-rtęciowych, w których żarnik wzbogaca światło w promienie o barwie czerwonej, pełniąc jednocześnie rolę statecznika. Tego typu lampy nie wymagają dodatkowego osprzętu i są przystosowane do bezpośredniego wkręcania w oprawki. Lampy sodowe są lampami o największej skuteczności świetlnej. Podobnie jak lampy rtęciowe, dzielą się one na niskoprężne i wysokoprężne. Charakterystyczną cechą tych lamp jest pomarańczowe światło. Są powszechnie stosowane przy oświetleniu zewnętrznym, np. dróg. Z uwagi na skuteczność świetlną i oszczędność, lampy sodowe zastępują coraz częściej lampy rtęciowe. Lampy metalohalogenkowe są wypełnione oparami rtęci z dodatkiem jodków metali, jodków ziem rzadkich, związków cezu i halogenku cezu. Składają się z ceramicznego lub kwarcowego jarznika oraz bańki szklanej. Produkowane są jako niskoprężne i wysokoprężne. Lampy te mają szerokie zastosowanie w oświetleniu teatrów, planów filmowych, stadionów, hal przemysłowych, wystaw sklepowych i akwariów. Lampy ksenonowe dają specyficzne białe światło i mają zastosowanie jako lampy błyskowe lub stroboskopy. Lampy wyładowcze w swojej budowie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska, np. rtęć czy luminofor, dlatego należy je poddawać utylizacji i nie należy wyrzucać bądź tłuc. Ostatnim rodzajem oświetlenia, o jakim dziś powiemy, jest oświetlenie LED. Jest ono obecnie najbardziej rozpowszechnione, przede wszystkim z uwagi na energooszczędność. Źródłem światła jest tu zjawisko elektroluminescencji zachodzące w półprzewodnikach na poziomie atomu. Zaletą lamp diodowych jest duża trwałość, wydajność, niezawodność i różnorodność dostępnych kolorów. Wadą tego typu oświetlenia jest konieczność zasilania źródłem prądu stałego. Oświetlenie LED znajduje zastosowanie jako oświetlenie ogólne, dekoracyjne, awaryjne, akcentujące np. szklane półki, schody, sygnalizatory drogowe. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.